wyobraź sobie, że TVP poinformowało o sprawie, powołując się na Radio Szczecin, ale opublikowało to 2 minuty wcześniej niż Radio Szczecin. Więc była to zorganizowana akcja hejtu. No ja się nawet nie będę śmiał z tego, że taką wpadkę zaliczyli, ale to był po prostu umówiony hejt w wielu miejscach jednocześnie. Pojawiła się ta sama informacja. Informacja, która tak naprawdę dla nich, dla tych ludzi bez sumienia, tych podłych, złych ludzi, ja nieraz ich tak określam i będę ich tak określał, bo tak jest. To są bezczelni, pozbawieni wszelkich zasad moralnych, podli, źli ludzie. Oni sobie wyobrazili, że to jest fantastyczny atak polityczny. I do dzisiaj uważają, że nic nie obciąża ich sumień. Reset Obywatelski.